Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem śmieciarki. W Częstochowie kierowca takiego pojazdu potrącił 70-letnią kobietę, która zmarła na miejscu. Do podobnego wypadku doszło w listopadzie 2021 roku w Gliwicach. Wtedy pod kołami śmieciarki zginął 37-letni mężczyzna. Z kolei na początku czerwca w Katowicach kierowca samochodu dostawczego śmiertelnie potrącił 85-letnią kobietę. Paweł Jędrusik. Do wypadku doszło we wtorek rano na ulicy Drzymały w Częstochowie. Śmieciarka jechała wąską uliczką przy bloku mieszkalnym, żeby odebrać śmieci z kontenera. W pewnym momencie pod kołami ciężarówki znalazła się 70-letnia kobieta. Postępowanie wszczęte w tej sprawie będzie miało na celu wyjaśnienie wszelkich przyczyn i okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie nadzoruje częstochowska prokuratura, a prowadzi Komenda Miejska Policji w Częstochowie. To nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie w województwie śląskim. 7 czerwca przy ulicy Ułańskiej w Katowicach kierowca Forda Transita śmiertelnie potrącił 85-letnią kobietę. Prawdopodobnie jej nie zauważył. W tej sprawie cały czas toczy się postępowanie. Obecnie przesłuchiwane są osoby, które mogły widzieć całe to zdarzenie. Powołany również został biegły z zakresu ruchu drogowego, który określi okoliczności wypadku. Niemniej jednak prowadzący postępowanie proszą o zgłaszanie się kolejnych świadków. Może ktoś w tym czasie przejeżdżał i uchwycił to zdarzenie, nagrywając to na kamerę samochodową. Niecałe 2 lata temu w Gliwicach pod kołami śmieciarki zginął 37-letni mężczyzna. Tam też wszystko działo się na osiedlowej drodze. Rzecznik prasowy jednej z firm zajmujących się odbiorem odpadów zwraca uwagę na trudności, z jakimi spotykają się kierowcy odbierający odpady. Taki kierowca, wjeżdżając gdzieś na uliczki osiedlowe, musi zwracać uwagę naprawdę na bardzo wiele różnych rzeczy. Te uliczki często są poblokowane przez samochody, w związku z tym wjeżdżając takim dużym autem, taką dużą śmieciarką, no musi uważać, żeby gdzieś tam pomiędzy tymi samochodami się przecisnąć. W związku z tym jego uwaga skierowana jest często na to, żeby nie uszkodzić tych aut. Na razie nie wiadomo, kto był winny wypadku w Częstochowie. Niezależnie od wyników śledztwa warto pamiętać, że w kontakcie z kilkunastotonową ciężarówką pieszy nie ma szans. Dlatego widząc zbliżający się taki pojazd, trzeba zawsze zachować szczególną ostrożność.